W lutym tego roku na kanale pojawił się materiał zatytułowany Najstarsze linie autobusowe w Warszawie, w którym mówiłem o liniach autobusowych z najdłuższym stażem. Teraz przedstawiam podobny materiał, tyle że o liniach tramwajowych, które nieprzerwanie kursują najdłużej. To znaczy prawie nieprzerwanie. W tym zestawieniu brałem pod uwagę linie, które przede wszystkim kursują do dzisiaj. Jeśli kursowanie linii było w jej historii nawet wielokrotnie zawieszane, to również brałem ją tutaj pod uwagę. A zdarzą się linie, które były zawieszone nawet 4 lata, jednak oficjalnie nie było likwidacji. Jeśli linia była zlikwidowana, to także brałem ją pod uwagę, ale tylko w określonych przypadkach. Na przykład nastąpiła likwidacja linii, ale już miesiąc później nastąpiła jej reaktywacja i to na tej samej trasie. Jeśli przykładowo linia byłaby zlikwidowana w 1990 roku, ale w 2005 by ją reaktywowano, to taki przypadek nie był tu brany pod uwagę. Cykl warszawski. To dość zaskakujące, że linia oznaczona cyfrą 1 nie jest tą najdłużej kursującą, prawda? Linie tramwajowe oznaczone cyframi pierwszy raz pojawiły się w Warszawie w 1905 roku, jeszcze za czasów tramwajów konnych. Linia 1, obsługiwana już tramwajami elektrycznymi, została uruchomiona 1 sierpnia 1908 roku na trasie spod cmentarza Pomorskowskiego na plac Trzech Krzyży. Wozy po drodze przejeżdżały m.in. przez Muranów, a także Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat. Linia przestała kursować kilka dni po wybuchu II wojny światowej. Jedynka powróciła na Stołeczną ulicę 20 czerwca 1945 roku, stając się pierwszą uruchomioną po wojnie. Początkowo połączyła ona krańce Kawęczyńska Bazylika i Wiatraczna, a później z Kawęczyńskiej została skierowana na Radzymińską. Linię skasowano pod koniec maja 1949 roku. Jedynka wróciła rok później, 11 czerwca 1950 roku, jednak na innej trasie, z Pelcowizny do krańca Staszica przez trasę WZ. Od tego momentu, nie licząc kilku zawieszeń kursowania, linia kursuje nieprzerwanie do dzisiaj. W 1954 roku linię wycofano z ulicy Staszica i skierowano ulicami Młynarską i Obozową na koło. W 1959 jedynkę wycofano z trasy WZ i od ulicy Świętego Jacka od Rowąża skierowano nową ulicą Stefana Starzyńskiego do Mostu Gdańskiego i dalej na lewym brzegu dzisiejszymi Słomińskiego i Aleją Jana Pawła II do dzisiejszej Alei Solidarności. W 1963 roku linię przedłużono z Pelcowizny ulicą Marywilską do pętli Żaraj Wschodni. W 1971 roku linia podobnie pojechała na Żaraj Wschodni, ale inny. Zlikwidowano wówczas trasę na ulicach Wysockiego i Marywilskiej, w związku z czym likwidacji uległy pętle Pelcowizna i Żerań Wschodni. Od teraz tramwaje z ulicy Świętego Jacka od Rowąża skręcały w ulicę Matki Teresy z Kalkuty, a następnie jechały ulicami Rębielicką i Annopolem, przy której otwarto nowe krańce, Annopol i Nowy Żerań Wschodni. Nowa trasa miała za zadanie obsługiwać m.in. nowe bloki osiedla Brudno. Linia na takiej trasie jeździła aż do maja 1997 roku, kiedy to jej kursowanie zostało zawieszone z powodu remontu Mostu Gdańskiego. Na tory powróciła w styczniu 1998 roku na skróconej trasie do pętli Annopol. W maju tego samego roku po wielu latach jedynka tymczasowo wróciła na trasę WZ. Ten objazd również miał związek z remontem Mostu Gdańskiego, jednak nie trwał zbyt długo, bo kursowanie linii znowu zostało zawieszone 1 lipca na okres wakacji. Po wakacjach linia wróciła na tej samej trasie, jednak jej kolejna korekta miała miejsce już w październiku. Przywrócono przejazd przez Most Gdański, a także przedłużono trasę z koła do nowo otwartej pętli Nowe Bemowo. W 2000 roku czasowo skierowano linię do pętli Żerania FSO. W 2002 roku miało miejsce kolejne zawieszenie kursowania na okres wakacyjny. W 2006 roku miała miejsce poważna zmiana trasy linii. Wycofano ją z Bemowa i od Okopowej skierowano ją Towarową i Grójecką do pętli Banacha. W kolejnych latach trasa ulegała czasowym zmianom z powodu licznych remontów, jednak nadal pozostawała stała. Od 2010 roku niektóre kursy były wydłużane na Żerań Wschodni.
W ostatnich latach trasa z Annapola na Banacha nadal była stała, a ewentualne czasowe zmiany trasy wynikały m.in. z powodu budowy metra na Brudnie czy zamknięcia dla ruchu ulicy Annapol z powodu przyłączania do sieci fragmentu torowiska prowadzącego do nowej zajezdni. Obecnie, w czerwcu, linia również kursuje na czasowo skróconej trasie do Ronda Żaba z powodu remontu torowiska na Brudnie. Na 9. miejscu zestawienia znalazły się dwie linie uruchomione 1 lutego 1950 roku. Linia numer 6 po raz pierwszy pojawiła się na ulicach Warszawy w 1919 roku, a wobec tej odsłonie wyruszyła na trasę początkowo z pętli Twardowska, znajdującej się do dziś przy Akademii Wychowania Fizycznego, na Wiatraczną. Tak jak dziś jeździła Marymącką, Słowackiego, Mickiewicza i Andersa, wówczas Nowotki, z tą różnicą, że kursowała przez trasę WZ. W 1954 roku linię przedłużono na Gocławek, a w 1959 skierowano przez Most Gdański. W 1981 roku trasę linii przedłużono do pętli Huta. Trasa ta pozostaje aktualna do dziś, z tą różnicą, że kraniec ten nazywa się dzisiaj metrem Młociny. Po 1981 roku miało miejsce kilka zmian tras linii, głównie z powodu remontów, czy już w XXI wieku, z powodu budowy metra. W tym czasie kursowanie linii było także kilka razy zawieszone. W 2012 roku z powodu połączenia z linią numer 5, szóstka trafiła na Bemowo, najpierw do pętli Koło, a czasowo także do nowego Bemowa. Już po 3 latach wróciła jednak na Młociny, a na Bemowo pojechała linia 11. Drugą linią uruchomioną 1 lutego 1950 roku jest 13. W swojej pierwszej odsłonie pojawiła się ona w 1946 roku, łącząc plac Zbawiciela z Wierzbnem, jednak już po roku została zlikwidowana. W swojej obecnej odsłonie pierwotnie tramwaje tej linii połączyły pętlę na Kole z pętlą przy Alei Zielenieckiej. Tramwaje jechały Obozową, Młynarską, dzisiejszą Aleją Solidarności, później po nieistniejącym już torowisku na ulicy Żelaznej, a następnie Alejami Jerozolimskimi i przez Most Poniatowskiego do Alei Zielenieckiej. Jeszcze w samym 1950 roku doszło do kilku zmian trasy. W lutym linia została wydłużona pod Dworzec Wschodni, jednocześnie wycofano ją z Żelaznej i skierowano okopową oraz towarową. W listopadzie miało miejsce czasowe skrócenie trasy do krańca Staszica. Na swoją stałą, nową trasę z Koła na Dworzec Wschodni, 13 wróciła w lipcu 1953 roku. W 1964 linię wycofano z okopowej i skierowano trasą WZ, a następnie targową do Kijowskiej. W 1967 13 przedłużono do pętli Kawęczyńska Bazylika. Taka trasa obowiązywała przez następne 30 lat. W 1992 roku linię zawieszono na okres wakacji. W 1997 roku nastąpiło przedłużenie trasy do nowej pętli Nowe Bemowo. Przez następne kilka lat trasa ta była niezmienna, pomijając kilka czasowych objazdów. W 2006 roku trwała ciągła rotacja dotycząca jednego z przystanków końcowych linii 13. Linia najpierw wylądowała na Hucie, później na Piaskach, później znowu na Hucie, na pętli przy stacji metra Marymont, następnie znów Nowe Bemowo, Koło, Piaski, Osiedle Górczewska, Cmentarz Wolski, później znów Nowe Bemowo i Koło. Co było tego przyczyną? Głównie remonty tras tramwajowych na różnych ulicach. W kolejnych latach miały miejsce kolejne rotacje, a także aż 5 czasowych zawieszeń kursowania. Obecnie linia 13 łączy pętlę przy Cmentarzu Wolskim z pętlą Kawęczyńska Bazylika, kursując przez trasę WZ. Na 8. miejscu zestawienia znalazły się aż 3 linie, które zostały uruchomione 22 lipca 1949 roku, czyli w dzień otwarcia trasy WZ. Linia oznaczona numerem 18 po raz pierwszy pojawiła się na warszawskich ulicach w 1908 roku, w chwili uruchomienia pierwszych tramwajów elektrycznych. W obecnej odsłonie istnieje właśnie od 22 lipca 1949 i początkowo połączyła pętlę przy Dworcu Wschodnim z Wierzbnem, jadąc z Kijowską, Targową, następnie trasą WZ, dalej jadąc Marszałkowską i Puławską. W 1955 roku trasa linii została przedłużona do nowej pętli Woronicza, a 6 lat później na Służewiec. W 1964 roku linię wycofano z trasy WZ i skierowano od Kijowskiej Targową, następnie Aleją Zieleniecką, Aleją Poniatowskiego, Mostem Poniatowskiego
i alejami rozylimskimi do Marszałkowskiej. W 1967 trzynastkę przedłużono do Kawęczyńskiej. W 1969 roku miała miejsce duża zmiana trasy linii. Zamiast do Dworca Wschodniego kursowała ona od teraz dzisiejszą ulicą Generała Andersa, później między Parkową, Mostem Gdańskim, Starzyńskiego i Jagiellońską do pętli Żerań FSO, czyli tak, jak ma to miejsce obecnie. Jednak przez kolejnych 55 lat trasa zdążyła się jeszcze kilka razy zmienić z powodu remontów. Przykładowo w 1993 roku tramwaje linii 18 ponownie tymczasowo pojechały do pętli Woronicza, a 4 lata później wylądowały na chwilę na trasie WZ. W XXI wieku miało miejsce także jeszcze kilka zawieszeń kursowania linii, również spowodowanych licznymi remontami. Drugą linią, która została uruchomiona 22 lipca 1949 roku, jest 24. Tramwaje tej linii po raz pierwszy pojawiły się w Warszawie w 1925 roku, łącząc Gocławek z Placem Trzech Krzyży. Nowa odsłona linii 24 nawiązywała do tej pierwszej, z tym, że początkowo była krótsza. Tramwaje kończyły trasę na Wiatracznej. W 1949 roku linię przedłużono jednak na Gocławek, więc trasa była dokładnie taka jak 24 lata wcześniej. Kolejna zmiana trasy nastąpiła szybko, bo w 1950 roku. Tramwaje jeździły od teraz alejami jerozolimskimi do Żelaznej, później dzisiejszą Aleją Solidarności dojeżdżały do Okopowej, z której skręcały Powązkowską, gdzie przy Starych Powązkach znajdowała się pętla. W 1954 roku linię wycofano z Powązek i skierowano do pętli na ulicy Staszica. 2 lata później miała miejsce kolejna zmiana trasy, tym razem 24 wycofano z Żelaznej. Od teraz z Alei Jerozolimskich tramwaje skręcały w nową ulicę Juliana Marchlewskiego, dziś Aleję Jana Pawła II, z której później skręcały w dzisiejszą Aleję Solidarności. Jeszcze w tym samym roku miało miejsce przedłużenie trasy linii do pętli Koło. W 1964 roku linię wycofano z ulicy Marchlewskiego i skierowano na Towarową i Okopową, gdzie 24 jeździ do dzisiaj. Taka trasa utrzymała się przez następne 21 lat. W 1985 roku z powodu remontu mostu Poniatowskiego linię zamiast na Gocławek skierowano na Mokotów, do pętli Kielecka. 24 na swoją podstawową trasę wróciła dopiero 4 lata później, po drodze będąc jeszcze dwukrotnie zawieszoną na okres wakacji. Przez następne kilkanaście lat jeszcze kilkukrotnie zmieniono trasę linii z powodu remontów, jednokrotnie została ona również zawieszona na czas wakacji. W 2006 roku linię przedłużono na nowe Bemowo i taka trasa obowiązuje do dziś, jednak później jeszcze kilkakrotnie była tymczasowo zmieniana. Linia w tym czasie krańcowała m.in. na pętli metro Młociny czy przy cmentarzu Wolski. 22 lipca 1949 roku uruchomiono także trzecie wcielenie linii 26, oczywiście również związane z otwarciem trasy WZ. Linia połączyła kraniec Staszica z Dworcem Wschodnim, lecz już miesiąc później przedłużono ją na Wiatraczną. W 1950 roku linię przedłużono do pętli cmentarz Wolski. Na kolejną stałą zmianę trasy linii 26 trzeba było czekać aż 42 lata. W 1992 roku przedłużono ją do nowej pętli osiedle Górczewska. Nowym krańcem z drugiej strony trasy tymczasowo stała się Czynszowa, ale już w 1993 roku nastąpił powrót na Wiatraczną. W 2001 w związku z budową stacji metra Ratusz Arsenał linię wycofano z trasy WZ i skierowano Mostem Gdańskim. Po miesiącu linia wróciła na podstawową trasę, a taka sytuacja powtórzyła się jeszcze w 2004. Przez 2 miesiące w 2008 roku linia kończyła trasę na terenie zajezdni Wola. Jej właściwym przystankiem końcowym była Rogalińska. W marcu 2009 roku tymczasowo skrócono ją do również tymczasowej pętli metro Ratusz Arsenał. Tak, była taka. A od maja do sierpnia jej kursowanie było zawieszone. Pod koniec sierpnia wróciła na Wiatraczną. W 2011 roku w związku z budową centralnego odcinka drugiej linii metra, przystankiem końcowym po wschodniej stronie Wisły stał się Annopol. Od lipca do sierpnia 2014 roku linia kończyła trasę przy cmentarzu Wolskim. W październiku tego roku powróciła na Wiatraczną. Kolejne lata to kolejne czasowe zmiany trasy. W 2016 przystankiem końcowym znów stał się cmentarz Wolski z jednej, a z drugiej strony Kino Femina.
W 2017 linia dojechała na plac Norutowicza, a potem do przystanku metro Ratusz Arsenał. W 2019 było wydłużenie na Gocowek oraz na Koło. Później linia kończyła też trasę na Nowym Bemowie i na Piaskach. W 2022 roku linia zaczęła łączyć metro Młocin z Wiatraczną i taka też jest jej obecna stała trasa. Na siódmym miejscu zestawienia znalazła się linia numer 27. Po raz pierwszy linia tramwajowa o tym oznaczeniu została uruchomiona w 1939 roku, jednak w obecnej odsłonie kursuje ona od 15 listopada 1947 roku. Początkowo tramwaje tej linii wyruszyły na trasę z Pętli Potocka, obecnie metro Marymont, przez Słowackiego, Mickiewicza, Nowotki, dziś generała Andersa i trasę WZ do Pętli Staszica. W 1949 roku kursowanie linii zostało zawieszone na miesiąc, a w 1952 27 przedłużono na Koło. Tam linia kończyła trasę przez 2 lata, po czym w 1954 skierowano ją do pętli przy Cmentarzu Wolskim. W 1956 roku linię skierowano od ulicy Nowotki przez Stawki do ulicy Marchlewskiego, czyli dzisiejszej Alei Jana Pawła II. Od 1961 roku linia kursuje ulicą Stołeczną, dziś Księdza Popiełuszki. W 1963 roku nastąpiło przedłużenie trasy ulicami Marymącką i Pstrowskiego, dziś Zgrupowania Armii Krajowej Campinos, do Pętli Huta, czyli dzisiejszej metro Młocin. W 1964 roku trasę linii poprowadzono ulicą Okopową. Przez następne 42 lata trasa linii pozostawała bez zmian, a w 1995 roku jej kursowanie zostało zawieszone na okres wakacji. W 2006 roku linię ponownie skrócono do pętli metro Marymont i na takiej trasie linia jeździ do dziś. Jednak między 2006 a 2024 rokiem miało miejsce jeszcze kilka czasowych zmian trasy. Linię kierowano m.in. do osiedla Górczewska, a w 2010 roku nawet na prawy brzeg Wisły, do pętli Ratuszowa ZOO. Kursowanie linii było ponadto kilka razy zawieszane. Na szóstym miejscu zestawienia znalazła się linia numer 10. Obecna czwarta odsłona tej linii została uruchomiona 16 września 1947 roku, miesiąc po likwidacji poprzedniej, która połączyła się z linią 21. Nowa dziesiątka rozpoczęła jednak kursowanie na innej trasie. Połączyła pętlę Staszica z Placem Unii Lubelskiej, jadąc Wolską, Młynarską, Lesznem, Okopową, Towarową, Alejami Jerozolimskimi, Chałubińskiego, Aleją Niepodległości, Nowowiejską i Marszałkowską. W 1947 roku linię przedłużono na Wierzbno. W 1949 linia pojechała fragmentem nowo otwartej trasy WZ w dzisiejszej Alei Solidarności, a także przedłużono ją do pętli Wilanowska, dziś metro Wilanowska. Tak jak 3 lata wcześniej, poprzednia odsłona dziesiątki została połączona z linią 21, dzięki czemu ta pierwsza uległa likwidacji, tak teraz wydarzyło się to ponownie, jednak to ta druga przestała istnieć, dzięki czemu dziesiątka kończyła teraz trasę przy Cmentarzu Wolskim. W 1950 roku linię wycofano również z Alei Niepodległości i skierowano ulicą Marszałkowską. 6 lat później ponownie pojechała Aleją Niepodległości, a także Rakowiecką do Puławskiej. Lata 60. to kolejne zawirowania ze zmianą trasy. Najpierw w 1963 linię skierowano ulicami Skierniewicką, Kasprzaka i Prostą. W następnym roku dziesiątka powróciła na starą trasę, a później skierowano ją na ulicę Nowobema, później była to Aleja Rewolucji Październikowej, a obecnie Aleja Prymasa Tysiąclecia, a także Kasprzaka i Prostą. W 1965 natomiast wycofano ją z Towarowej i skierowano dzisiejszą Aleją Jana Pawła II i Chałubińskiego. W 1967 linię wycofano z Wilanowskiej i skierowano do pętli Służewiec z ulicami Rakowiecką, Świętego Andrzeja Boboli, Wołoską i Marynarską. Tak jak lata 60. były intensywne pod względem zmiany trasy linii 10, tak kolejne były zupełnie spokojne. Na następną zmianę trasy trzeba było czekać do 1990 roku. Wówczas linię wycofano z Alei Prymasa Tysiąclecia i skierowano Wolską i Skierniewicką. Odcinek na ulicy Kasprzaka na odcinku do Skierniewickiej został wówczas zlikwidowany, a ponad 30 lat później odbudowany. W 1992 roku uruchomiono trasę do pętli osiedla Górczewska i skierowano tam dziesiątkę. W kolejnych latach miały miejsce czasowe i raczej krótkotrwałe zmiany trasy. W 2008 roku linię skrócono do pętli Woronicza, a rok później przedłużono najpierw do metra Wilanowska,
a potem na wyścigi. W 2010 linię wycofano z powodu budowy drugiej linii metra z ulicy Kasprzaka i skierowano Wolską, Aleją Solidarności i Aleją Jana Pawła II. W 2011 kursowanie linii zawieszono na miesiąc, po czym wróciła, ale na innej trasie, z osiedla Kurczewska na Okęcie. Po miesiącu powróciła jednak na dawną trasę. W 2014 linię ponownie zawieszono na nieco ponad miesiąc, po czym ponownie na chwilę zmieniono jej trasę. Tym razem kończyła bieg przy cmentarzu Wolskim. W tym samym roku linia wróciła na Skierniewicką, Kasprzaka i Prostą. W 2018 roku miało miejsce jeszcze jedno zawieszenie kursowania linii. W 2019 w związku z budową metra na Bemowie dziesiątka trafiła na pętlę metro Młociny, a na Górczewską wróciła w 2022. W tamtym roku miało też miejsce ostatnie jak dotąd zawieszenie jej kursowania. Ostatnia zmiana trasy miała miejsce w bieżącym roku. Linię poprowadzono od Wolskiej po częściowo nowym, a częściowo odbudowanym torowisku na ulicy Kasprzaka. Linia oznaczona numerem 22 pierwszy raz została uruchomiona już w 1908 roku, jednak w obecnej odsłonie istnieje od 17 listopada 1946 roku. Pierwotnie tramwaje jeździły na trasie z Koła przez Obozową i Młynarską do krańca położonego przy skrzyżowaniu Leszna i Młynarskiej. W czerwcu 1947 roku linia dojechała na ulicę Staszica, a już dwa miesiące później przedłużono ją Okopową, Towarową i Grójecką na plac Starutowicza. W maju 1949 roku oddano do użytku pierwszy fragment trasy WZ, na który została skierowana również 22. W 1954 roku linię 22 skierowano na całkowicie nową trasę. Od teraz jeździła ona z pętli przy cmentarzu wojskowym na Powązkach przez Powązkowską, Okopową, Towarową, trasę WZ, Targową i Kijowską do Dworca Wschodniego. Dotychczasową trasę linii przejęła 20. W lutym 1959 roku linia tymczasowo została skierowana na ulicę Juliana Marchlewskiego, jednak już w lipcu wróciła na stałą trasę. W 1963 roku z powodu remontu na ulicy Kijowskiej 22 została skierowana do pętli Stalowa, dziś Czynszowa, a później do nieistniejącej już pętli Radzymińska. Została tutaj do jej likwidacji w 1968 roku, w międzyczasie był jeszcze kilkumiesięczny powrót pod Dworzec Wschodni. Od 1968 roku linia Aleją Waszyngtona dojeżdżała na Wiatraczną. W 1971 roku zlikwidowano sieć tramwajową na ulicy Pomoskowskiej. Linia od teraz dzisiejszą Aleją Jana Pawła II i ulicą Broniewskiego dojeżdżała do pętli Jarzębskiego, dziś nazywającej się Piaski. W 1977 roku linię przedłużono do krańca Huta. W 1985 roku linię 22 z powodu remontu mostu Poniatowskiego wycofano z Pragi i skierowano Grójecką do pętli Banacha. 22 wróciła na Wiatraczną w 1989 roku. Taka trasa z pewnymi czasowymi zmianami oraz czasowymi zawieszeniami kursowania po drodze utrzymała się do 2009. 31 sierpnia tego roku linię zlikwidowano i normalnie nie brałbym jej pod uwagę w tym zestawieniu, gdyby nie fakt, że na ulicę powróciła już 19 września na trasie z Piasków do Żerania FSO, co było spowodowane połączeniem z linią 21. W 2011 roku linię wycofano z Żerania i skierowano pod Dworzec Wschodni. W 2015 roku w związku z likwidacją linii 8, 22 powróciła na Wiatraczną, teraz kursując jednak od ronda Waszyngtona Aleją Zieleniecką i Grochowską. W 2019 roku kursowanie linii było kilkakrotnie zawieszane, a pomiędzy tymi zawieszeniami jeździła ona na skróconej trasie do pętli Aleja Zieleniecka. We wrześniu tego samego roku linia wróciła na stałą trasę i kursuje na niej do dziś. Na czwartym miejscu zestawienia najdłużej kursujących warszawskich linii tramwajowych znalazła się 20, o której zrobiłem nawet osobny odcinek. Linia ta właściwie od samego początku związana jest z Boernerowem. Linia oznaczona numerkiem 20 po raz pierwszy pojawiła się na warszawskich ulicach w 1922 roku jako linia nocna. 20 w obecnej już dziennej odsłonie kursuje od 15 sierpnia 1946 roku. Początkowo kursowała na trasie z krańca Młynarska do krańca Osada Górce, przejeżdżając ulicami Młynarską, Obozową i Dywizjonu 303, wówczas nazywaną Szosą Forteczną. Przedłużenie trasy do pętli Boernerowo nastąpiło już we wrześniu tego samego roku.
1947 roku linię wydłużono do przystanku Staszica, a nazwę drugiego krańca zmieniono na Bemowo, ponieważ to dotychczasowa nazwa nie podobała się nowej władzy. W 1950 roku zmieniono po raz kolejny trasę linii. Wycofano ją z ulicy Radiowej i skierowano ulicami Dywizjonu 303 i Sylwestra Kalickiego, tak jak tramwaje tej linii jeżdżą do dzisiaj. Skierowanie na nową trasę miało związek z budową bemowskiego lotniska. W 1954 roku 20 przejęła dawny fragment trasy linii 22 i od teraz dojeżdżała na plac Narutowicza. W 1962 roku miało miejsce kolejne przedłużenie trasy, tym razem do pętli Banacha. Przez kolejne 20 lat linia wciąż jeździła na takiej trasie. W styczniu 1982 zdecydowano się na skrócenie jej do koła, a na Boernerowo również z koła pojechały tramwaje linii 20 bis. Ten eksperyment zakończył się jednak niepowodzeniem i już we wrześniu 20 wróciła tam, gdzie jej miejsce. Linia 20 funkcjonowała sobie spokojnie przez kolejne lata, od czasu zmieniając chwilowo trasę z powodu remontów. W międzyczasie w 1987 roku przywrócono nazwę Boernerowo. W 2007 roku 20 skrócono do relacji, w jakiej przed laty kursowała 20 bis, a więc Boernerowo koło, co było spowodowane remontem trasy w Alejach Jerozolimskich. W 2008 roku kursowanie linii zostało zawieszone z powodu remontu wiaduktów na ulicy Dywizjonu 303. Wróciła ona dopiero w kwietniu 2011 roku na wydłużonej trasie do pętlika Wałczyńska-Bazylika przez trasę WZ, przejmując trasę linii 13. W tym samym roku w październiku linię skierowano ulicami Targową, Ratuszową i Jagiellońską do pętli Żareń FSO. Na takiej trasie kursuje do dzisiaj, choć po drodze były czasowe zmiany trasy związane z remontami. Doszliśmy do pierwszych trzech miejsc zestawienia. Na najniższym stopniu podium rankingu linii tramwajowych o najdłuższym stażu znalazła się 25, uruchomiona 22 lipca 1946 roku. Linia o tym numerze po raz pierwszy pojawiła się na warszawskich ulicach w 1925 roku, łącząc plac Narutowicza z pętlą na ulicy Kawęczyńskiej. Linia w nowej odsłonie pierwotnie połączyła pętlę przy Alei Zielenieckiej z krańcem przy dzisiejszym rondzie Dmowskiego. Jej uruchomienie miało związek z dodaniem do użytku odbudowanego mostu Poniatowskiego. W 1947 roku linię przedłużono z jednej strony do placu Narutowicza, a 3 lata później z drugiej strony pod dworzec wschodni. Jeszcze w tym samym roku 25 dotarła do pętli przy Kawęczyńskiej. Kursowała więc teraz w takiej samej relacji jak w latach 20, tyle że inną trasą. Ta pierwotna wiodła m.in. ulicą Śnieleckich, po której tramwaje już nie kursują, jednak torowisko zachowało się tutaj do dzisiaj. W 1965 roku linię przedłużono z placu Narutowicza do pętli Banacha. W 1968 wycofano ją z ulicy Ząbkowskiej i skierowano Kijowską i trasą wzdłuż ogrodzenia zajezdni Praga. W tamtym roku definitywnie wycofano tramwaje liniowe z Ząbkowskiej, choć przez kolejnych wiele lat tutejsze torowisko służyło tramwajom wyjeżdżającym z zajezdni na swoje trasy. W 1974 roku 25 skierowano ulicami Targową, 11 listopada Świętego Jacka od Rwąża, Matki Teresy z Kalkuty i Rębielińską do pętli Annopol. Na takiej trasie jeździła przez kolejne 11 lat, aż do zawieszenia kursowania w 1985, które miało związek z remontem mostu Poniatowskiego. Tramwaje tej linii powróciły na stołeczne tory dopiero 4 lata później, na tej samej trasie. W 1999 roku linię przedłużono do pętli Okęcie, dziś noszącej nazwę P+R Aleja Krakowska, nazywanej również czasami Pralką. W 2006 linię przedłużono na Żarań Wschodni. Na takiej trasie pojeździła do czerwca następnego roku, kiedy to zawieszono jej kursowanie. Wróciła w październiku tego samego roku, tym razem ponownie łącząc pętlę Banacha z Annopolem. W 2011 roku linia zagościła na Wiatracznej, jednak 4 lata później wróciła na Annopol. Obecnie, w czerwcu 2024 roku, linia 25 kursuje na skróconej trasie do Ronda Żaba, co spowodowane jest remontem torowiska na Brudnie. Miejsce drugie naszego zestawienia to linia numer 7, kursująca od 15 września 1945 roku.
Linia o tym numerze po raz pierwszy pojawiła się na warszawskich ulicach już w 1908 roku i wówczas łączyła pętlę przy cmentarzu Pomorskowskim z ulicą Targową. Obecna odsłona połączyła starą pętlę Okęcie, która znajdowała się na wysokości dzisiejszego przystanku Instytut Lotnictwa, z pętlą Opaczewska, która z kolei znajdowała się przy skrzyżowaniu Grójeckiej i Banacha. Jeszcze w tym samym roku wydłużono ją do placu Narutowicza. Na takiej trasie jeździła do maja 1948 roku, kiedy to ją zlikwidowano z powodu przekuwania torów na nowy rozstaw. I tu teoretycznie nie powinienem brać jej pod uwagę, ale nieobecność linii trwała zaledwie miesiąc, ponadto powróciła na dokładnie takiej samej trasie. W 1954 roku siódemka dojechała do nowej pętli na Okęciu. W 1962 nastąpiło połączenie z linią 35 i znaczne przedłużenie trasy do pętli Żerań-FSO, m.in. przez dzisiejszą Aleję Jana Pawła II i Most Gdański. W 1964 roku skorygowano trasę linii i skierowano przez ulicę Marszałkowską. 5 lat później linia trafiła pod Dworzec Wschodni, dojeżdżając tam przez Most Poniatowskiego, Aleję Zieleniecką, Targową i Kijowską. W 1974 trasę przedłużono do pętli Kałuczyńska-Bazylika. W 1985 roku z powodu remontu Mostu Poniatowskiego siódemkę wycofano z lewego brzegu Wisły. Trafiła na Wiatraczną skąd Aleją Waszyngtona i Aleją Zieleniecką dojeżdżała dotychczasową trasą na Kałuczyńską. W 1986 kursowanie linii zawieszono, a na ulicę wróciła ona w 1989 na trasie z Okęcia na Kałuczyńską. Kolejna stała zmiana trasy dotknęła siódemkę w 2006 roku, kiedy to skrócono ją do pętli Banacha. W czerwcu 2007 miała miejsce sytuacja podobna do tej z 1985 roku. Siódemka podobnie stała się linią kursującą tylko na prawym brzegu Wisły, trasę rozpoczynając tym razem na Gocławku. We wrześniu tego samego roku ponownie zawieszono jej kursowanie, tym razem zaledwie na miesiąc. Wszystkie te zawirowania były związane z remontem torowiska w Alejach Jerozolimskich. Obecnie linia kursuje na trasie z pętli P plus R Aleja Krakowska do pętli Kałuczyńska-Bazylika. Jednak w poprzednich latach następowały jeszcze czasowe zmiany trasy, a także chwilowe zawieszenie jej kursowania w 2011 roku. I udało się dotrzeć do pierwszego miejsca zestawienia, na którym znalazły się dwie linie uruchomione 20 lipca 1945 roku. Tramwaje oznaczone cyfrą 3 wyjechały tego dnia na trasę z nieistniejącej już pętli od Rowąża, zlikwidowanej w 2002 roku, do krańca Kałuczyńska-Bazylika. Tramwaje kursowały ulicami Świętego Jacka od Rowąża, 11 listopada, Konopacką, Wileńską, Targową, Ząbkowską i Kałuczyńską. W 1946 roku trasę przedłużono do również nieistniejącej już pętli Pelcowista. Trójka pojeździła tak do marca 1950 roku, kiedy to uległa likwidacji. Mamy tutaj taki sam przypadek jak z linią 7. Likwidacja w związku z przekuwaniem szyn, po czym dość szybki powrót. Tutaj nastąpił on po 4 miesiącach, jednak trasa była delikatnie inna. Z pętli od Rowąża na Wiatraczną przez Targową, Zamojskiego i Grochowską. W listopadzie tego samego roku linia wróciła na Pelcowiznę. Wówczas przedłużono również trasę na Gocławek po to, aby 2 lata później skrócić się do Wiatracznej, a kolejne 2 lata później ponownie przedłużyć na Gocławek. W 1971 roku zlikwidowano trasę na Pelcowiznę, a w zamian otwarto nową, na ulicy Rębielińskiej i Annopolu. To właśnie nią do pętli Annopol pojechała trójka. W 1974 trasę przedłużono do pętli Żerań Wschodni. Przez kolejne wiele lat trasa linii ulegała tylko czasowym zmianom, a jej kursowanie od czasu do czasu było zawieszane z powodu licznych remontów. Kolejna stała zmiana trasy przyszła dopiero w 2006 roku, kiedy ponownie skrócono ją na Annopol. W kolejnych latach trasa ponownie zmieniała się czasowo, a jej kursowanie również czasowo było zawieszane. Obecnie linia 3 kursuje na skróconej trasie, w niektórych kursach do pętli Ratuszowa ZOO, a w innych do przystanku Rondo Żaba, co jest spowodowane remontem torowiska na Brudnie. Drugą linią uruchomioną 20 lipca 1945 roku jest czwórka. Pierwotnie tramwaje tej linii kursowały na trasie z pętli przy cmentarzu Brudnowskim, przy ulicy Świętego Wincentego pod Dworzec Wschodni, jadąc ulicami Konopacką, Wileńską, Targową i Kijowską. W
1949 roku linię wycofano z Kijowskiej i Ząbkowską, skierowano do pętli przy Radzymińskiej, a w 1950 wycofano spod cmentarza Brudnowskiego i skierowano do starej pętli Stalowa, która znajdowała się na końcu ulicy przy torach kolejowych. W tym samym roku w czerwcu czwórka uległa likwidacji z tych samych powodów co trójka. Wróciła już miesiąc później na znacznie dłuższej trasie. Ze Stalowej przez trasę WZ, Marszałkowską i Puławską do pętli Wierzbno, która istniała do 2006 roku. W 1954 wydłużono trasę linii do pętli Wilanowska, dziś metro Wilanowska. W 1958 roku likwidacji uległa stara pętla na Stalowej, a trójkę skierowano do nowej pętli Stalowa, która dziś nazywa się Czyżowa. Na kolejną zmianę trasy trzeba było czekać do 1976 roku. Wówczas linię wydłużono do starej pętli Wyścigi. Rok później wróciła na Wilanowską, a od 1979 roku ponownie dojeżdżała na Wyścigi, tym razem już do nowej pętli. W 1992 roku czwórka z powodu objazdu trasy WZ na pół roku trafiła pod Dworzec Wschodni i na Most Gdański. W 2001 roku kursowanie linii zawieszono na 4 miesiące w związku z budową stacji metra Ratusz Arsen. Linia powróciła na nowej trasie. Wycofano ją z Pragi i z Wyścigów skierowano ulicami Generała Andersa, Mickiewicza i Słowackiego do pętli Potocka, dziś metro Marymont. W styczniu 2006 roku linia została zawieszona. Wróciła półtora roku później i ponownie dojeżdżała na prawy brzeg Wisły, tym razem do pętli Żarań Wschodni. W kolejnych latach trasa linii bywała czasowo zawieszana, a jej kursowanie kilkukrotnie było zawieszane. Obecnie trasa linii, tak jak wszystkich dojeżdżających na Brudno, jest skrócona do przystanku Rondo Żaba z powodu remontu torowiska.